Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku, z racji tego, że zakupiliśmy nowy zbiornik na paliwo, dowiecie się, jak wygląda usytuowanie takiego zbiornika na działce, dlaczego wybór trafił na daną firmę, a nie inną, jakie opcje wyposażenia wybraliśmy, także zapraszam Was do oglądania. Deep in your eyes, dancing on the edge.
Nasz wybór oczywiście padł na firmę Swimmer, jest to polska marka, marka oczywiście premium, także z wyborem firmy tutaj nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Kluczyki już mam, także zaraz otwieramy zbiornik i pokażę Wam jego wnętrze. Zbiornik mamy już otworzony, tak się prezentuje jego wnętrze i teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli opcji wyposażenia, które były naszym priorytetem przy wyborze zbiornika na paliwo. Jest to m.in. koło zwijakowe, tutaj ono się znajduje, dzięki czemu przewód nam się sam wciąga, nie trzeba go tutaj zwijać samemu, przewód zwija się automatycznie. Jest on o długości 8 metrów, w standardzie jest to 6, ale my zdecydowaliśmy się jednak na opcję 8 metrów ze względu na to, że przy tankowaniu na przykład kombajnu wygodniejsze jest zastosowanie dłuższego przewodu. Kolejną rzeczą, na którą się zdecydowaliśmy, jest filtr szklany, dzięki któremu widać przy tankowaniu czystość paliwa w danym tutaj zbiorniczku. I następny automatyczny pistolet, dzięki któremu chwytając pistolet do tankowania, pompa załącza się i wyłącza się przy odkładaniu pistoleta automatycznie. Zbiornik jest dwupłaszczowy, mamy tutaj przewód zasilający o długości 2 metrów, bo oczywiście bez prądu nie damy rady. Mamy tutaj pompę łopatkową o wydajności maksymalnej 56 litrów na minutę i mocy akustycznej 75 dB. Zapewne zastanawiacie się, co to są za cyferki na danym zbiorniku. Są one bite również w środku na zbiornik. Jest to numer seryjny zbiornika. We wnętrzu możecie zobaczyć, że tutaj mamy główny wlew na paliwko. Z tyłu tutaj mamy wskaźnik poziomu paliwa. Tutaj mamy jakieś 1200 litrów. Na górze mamy awaryjny wyłącznik zasilania. Na środku naszego zbiornika mamy licznik z przepływomierzem typu pulser. Jest to PPC600 z firmy Swimmer z 6-cyfrowym wyświetlaczem. Tutaj mamy miejsce do resetowania zbiornika takim oto kluczykiem. Mamy tutaj oczywiście też pamięć 10 ostatnich tankowań, dzięki czemu możemy sobie sprawdzić, ile litrów zatankowaliśmy wczoraj, przedwczoraj. Czujnik niskiego poziomu paliwa pokazuje nam tutaj sucho, gdy jest niski poziom. Tutaj mamy zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne i filtr szklany 5 mikronów. Proszę zatankować do pełna. No to tankuj, pani gospodyni. No jak sama nie zrobię, to nic nie ma.